Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Późny sobotni wieczór. Krótka zapowiedź audycji, która już odbędzie się w tym tygodniu, w poniedzieli. Zastanawialiśmy się może kiedyś na temat, dlaczego zwierzęta zachowują się tak, a nie inaczej. Obserwowaliście kiedyś może ławice ryb, gromady ptaków. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na przykład pies jest zaniepokojony i biega od balkonu do drzwi, kiedy pani dopiero wróci za pół godziny i jest jeszcze w tramwaju? Albo zaczynają szczekać, kiedy dopiero 200-300 metrów pani już dochodzi, wraca i raczej nie czują jej zapachu, bo jest to niemożliwe. Są zamknięci w domu w podwójnych drzwiach. Słynny klucz, którym latają bociany, gęsi, inne ławice ryb. Właśnie, to jest piękna rzecz. Tysiące ryb potrafi w ciągu ułamka sekundy zmienić tor płynięcia, tor poruszania się. I jak to jest zrobione? Kto tym steruje? Kto tym kieruje? I to będzie poruszone w audycji pod nazwą: czym jest pole morficzne? Czy są na to jakieś dowody? Czy są na to artefakty? Co na to nauka mówi? Fizyka? I czy są jakieś, że tak powiem, przesłanki dotyczące, czy jest to sprawdzony temat, czy jedna z teorii spiskowych? Zapraszam na materiał. Trzymajcie się ciepło.